najlepiej pasuje do tego określenia. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. A teraz Lampard. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Gwizdek spalony. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mascherano. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Maduro. Lewandowski. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Marszał! Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Payet. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Piłka w rękach bramkarza. Mamy gwizdek sędziego. Jaka będzie decyzja? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Fatalne podanie, no i strata. Marszał. Zaganowski. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Zaganowski. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Brawo, ładnie odebrał. Mascherano. Nie mogli się spodziewać innego potraktowania. Gwizdy kibiców po zagraniu do bramkarza. Mascherano. Nie ma gola. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. No i mamy dobry, udany odbiór. Maduro. Złe podanie i strata w środku pola. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Jaka jest decyzja sędziego?
Pierwsze 45 minut.